Dzień dobry z wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Oto i Ratropolis. I cóż, ponownie spotykamy się dzisiaj przy naukowcu. Tym razem jednak, ze względu na to, że mam dosyć, powiem wam szczerze, wszystkiego, gramy na zanieczyszczeniu zero. Po prostu chcę zaliczyć, wiecie, chociaż po raz te wszystkie postacie, a potem zacząć się bawić już porządnie, pełną rotacją na wyższych poziomach. Górną trójką, na piątce, dolną trójką. Rozumiecie tego typu sprawy. Zobaczymy, jak będzie oczywiście. No więc tak, dzisiaj naukowiec. I mówiąc szczerze, nawet nie wiem, co tak naprawdę... miałbym z tym zrobić, chociaż... Dobra, powiem szczerze, to było umiejętnością. Nie, no ale przynajmniej dostałem złom. I tak. W sumie trochę już się pogubiłem w tym, co chciałem mówić. Na pewno, wiecie, to... co to chciałem? A, no na pewno strategią są ataki. Wiecie, karty atakujące w dużych ilościach. I tego typu sprawy. Z naukowcami. Innym sposobem, to wydaje mi się być równie sensowny, są oczywiście te całe boty, szczuroboty, czy jak to tam się nazywa. Z tym jednak będzie trochę trudniej oczywiście, ze względu na to, że no... No więc szczerze, po prostu... Co to chciałem? A, tak. Muszę mieć roboty, czasami złom, jakieś to pewnie karty. Nie ukrywam, naprawdę wydaje mi się, że strategia pod roboty jest dużo cięższa w wykonaniu samym w sobie niż strategia pod... naukowców. Oczywiście, może jest mocniejsza, nie będę tego zaprzeczał. O, w ogóle patrzcie, czemu ja widzę, co przychodzi? Dziwne. No i no, tak patrzcie, jak to wolno idzie. Aż takie już nienaturalne mi się to wydaje. Ale dobra, co my tu mamy? Straż pożarna 2 za 1. Kuszące, ale nie. Szczurobot. Może w sumie być, ale... Obawiam się, że naprawdę może coś się skończyć, ale tak. Dzisiaj próbujemy w takim razie pod szczurboty. I cóż. Domek. Tutaj to. I na tamtą stronę już będę nową armię stawiał pomału. I tak, doradca albo trzy domy. Doradca oczywiście i... Następna wysłana do boju jednostka jest ulepszona przez grę 7 kart wojskowych. Super. Super po prostu. I teraz tak, mam ciekawe rozdanie, więc zobaczmy, co my tu mamy. A nic takiego szczerze bardzo przydatnego, więc co? Niech będzie statyczność. I teraz tak. Okej, odpadki ile mają? Mam 5 sekund, to jeszcze za mało trochę. Więc tak, odpadki, statyczność. Głównie po to, żeby wiecie, to było. Teraz mutant, tak, to tak. Zboże, przytasowanie. Jeden tam. I powiem szczerze, że ta strona raczej sobie poradzi przez jakiś czas ze względu na mutanta. Dobra, poziom zdecydowanie. Bo wiecie, większy wybór tych kart może zapewnić, może no, możliwe, że nawet jakieś, wiecie, potężne rzeczy, które pozwolą nam, no nie wiem, generować mnóstwo złota. Albo na przykład ignorować jakieś tam, powiedzmy, braki szczurzych mieszkańców czy coś. I w sumie teraz sobie uświadomiłem, że znowu gram na... na brzeżu. Naprawdę, nie żeby coś, ale sam w sobie na brzeżu jest okropnym miejscem przez te beczki. Dobra. Co tym razem mamy? Montaż. Nie. Wsparcie. Nie. Statyczność. Rozerwanie. Zasadzka naprawa. Niech będzie zasadzka. Te. Odpadki. Zasadzka, ile się tylko uda. Dobra, udało się, mamy tam. Teraz tak, tutaj dorzucę jego, żeby to nie było. Patrzę, że coś jest nie tak. Kolejny szczurobot. Tak. I w sumie już nie stać mnie na zboże. Wiem, że dziwnie to brzmi, ale tak, skończyli się mieszkańcy. Więc niestety,
Będzie trzeba sobie poradzić bez tego. Z zapchaną talią. I w sumie patrz, no idealnie działa. Doradca za 100 złota. Dobra, to jest ten, który daje ze sobą jakieś tam budynki czy coś, więc oczywiście, że wezmę wieżę. Będę kiedy muszę tutaj postawić na pewno. I teraz tak, błogosławieństwo, super, ale nie. Jeszcze więcej kart nie. Prawdopodobnie usunąłbym już zboże, bo jednak których będę potrzebował dużo. Może to jest błąd i to wielki. Ale trudno się mówi. Ja tak zrobiłem, nic z tego już nie cofnie. Dobra. Czyli teraz muszę się skupić na tamtej stronie, ze względu na to, że tutaj mamy wieżę, ale jak wiadomo, jedna wieżyczka przetrzyma wszystkie fale no, szczurów, że tak nazwać, czyli tę pierwszą, trzecią. Aha. O. Podczas gdy zwiadowca dostarcza wywiad o nadchodzącej inwazji, dzień jak co dzień, zauważył wymiętolony papier, który ma za pasem. Sir, znalazłem tę dziwaczną mapę na ulicy. Przecież samej miałem zamiar ci to dać. Aha. Nie zwracasz uwagi na spanikowanego zwiadowcę i rozwijasz papier. Mapa skarbu powinna być na ścianie twojej sypialni, a nie na ulicy. Mhm. I teraz tak. Gdzieś ty był? Ciekawe. Albo totalnie już to wcześniej widziałem. Wybierz kartę z pomiędzy trzech losowych misji. Wezmę szczerze to. Usuń 7 kart, skrzynia skarbów. Aha. Serio to tyle? Fajne, ale nie. Mapa skarbów tej otrzymaj 7 kart wojskowych. Może się uda. Kiedy w ręce pusto ataku dla wszystkich wojskowych kart. Fajne, ale czy to jest to, co potrzebuję, to nie wiem. Necronomicon. Zdecydowanie, Necronomicon. Weźmiemy to i będzie fajnie. Trochę może, wiecie, zająć się przygotowanie, ale z poziomem przywódcy i innymi takimi rzeczami to raczej powinno się udać. I to łatwo. Dobra. Oczywiście wybrałem jedyną kartę, która raczej zbyt szybko się nie użyje. Ale skoro już jest taka sytuacja, to jestem skłonny to przetrzymać, wiecie. Po pierwsze po to, żeby Necronomicon sobie naładowywać. Przywódca za poziom przywódcy połowę złota. O, nie wiem. Co mi dobra. Dobra, domek. I trudno, no. Zepsułem. Stracimy wspaniałą okazję. Dobra. O, akurat mapka wróciła. I tak. O, hej, handlarz. Co my tu mamy? Mur obronny drugiego poziomu? Szczerze? Wierę. I wezmę też szpiegostwo, żeby mieć już zawsze jakieś, wiecie, karty szkilów na wszelki wypadek. To jest tak, mam mało złota, ale jego jeszcze dorzucę tutaj, bo czemu by nie? Dawaj tato, 25 monet. Dużo to nie jest, ale wiecie, no, już przywykłem do tego, że jest wszystko szybciej, więc... Takie przyspieszenie te parę sekund ostatnich i tak dużo nie zmieni. A w sumie utwierdzi mnie w tym, żeby grać na takim tempie jak zawsze. I dobra. Mogę postawić murka, to oczywiście stawiamy już kamienny od razu. Fajnie, pięknie. I to jest tak, armia, idziemy tam. Nic nadal. I dobra, usuwanie kart. A szczerze, trochę za wcześnie na to. Więc ser, tak. Wieża strażnicza? Jakiś quest, poziom przywódcy albo ulepszy sobą kartę wojska. Kart wojska za bardzo nie mam. Dobrych, ale niech będzie. Zawsze coś. Chociaż trochę zmarnowane. Liczyłem na to, że wiecie, może chociaż tego szczurbota się uda ulepszyć. A to zdawać mi szybciej moje 8 monet. Super, mamy chałupkę kolejną. Jest dobrze. A bossu... Nawet nie zwróciłem uwagi na to, który idzie, ale tak. 25 monet. Okej. Okay. Czy mam tutaj coś bardzo dobrego, czy raczej nieszczególnie? A, kości. Zdecydowanie kości. O, czyli na liczość nawet jak nie mam tego w ręce, okej. Okay. Okej, tutaj jego, tutaj jego. I szpiegostwo w sumie po to byleby tylko to pomału naliczać, wiecie. Tak, złom, którego raczej teraz nie użyję. Okej, okay. Strażnicy, to jest
2-2-2, co jest 3-2-2-1, okej, okay, czyli tutaj. To tak, odpadki. Szczur laboratoryjny, bo w sumie czemu nie, szpiegostwo. Plus jeden zdobyczy za każdą kartę wojskową. Nie najlepsze, ale biorę. Zawsze przynajmniej będziemy więcej dostawać z potworów. A no, zawsze więcej z potworów oznacza, że zawsze będzie łatwiejsza ekonomia do zapanowania. I w sumie w tym momencie raczej nie muszę niczego dodawać. Obie strony są na tyle przygotowane, żeby radzić sobie bez mojej interwencji, ingerencji. Czy jest coś na tyle dobrego? Chyba tylko kości, więc... Tak. Więc biorę kości. I ile kart? Jedna oczywiście. I to jeszcze coś, czego nawet nie chcę używać. Dobra, tak. Tak, tak. I w sumie mam jednego szczura wolnego. Co mi szkodzi, dostawię tam. Przetasowanie, no i w sumie nawet nie wiem, co mam więcej o tym wszystkim mówić. Okej, okay, czyli... Umarły mi szczuroboty. Jakaś fajna karta. Karta złomu na nietrwałe szczuroboty. Albo zasadzka. Nie, póki co muszę zasadzkę, wiecie. To jest za dobra karta, żeby tego nie brać. A w ten sposób zawsze przynajmniej mamy jedną, która może w krytycznych sytuacjach trochę to pomóc. Nie, mało prawdopodobne i w ogóle, ale... Czemu by nie? I teraz tak idą, więc zaraz odpady trzeba zarzucić. Jak już zarzucimy odpady, to potem szybko zasadzka. I tam cała moc, czy co to tam jest. Zdaniem bardzo dobra oferta. Skorzystam na pewno. Kolejna zasadzka, czemu nie? I zobaczymy, co mam tutaj. Szczur laboratoryjny, oczywiście. Musiałem dostać coś, co jest w ogóle tego nie warte. To jest tak. Mam jednego wolnego szczura znowu, więc trochę szkoda. A zobaczymy, może ktoś mi akurat zginie. Wiecie, no mało prawdopodobne, ale zawsze można spróbować. Oczywiście znowu zaryzykowałem i znowu się skończyło tak samo. Z tego też powodu wypuszczam od razu kolejną falę. Bardzo głupie, wiem, ale no. I pomału trzeba usuwać to w sumie. A. Nawet nie wiem, co bym miał usunąć. Wszystko, co jest w miarę przydatne. To usunę po prostu złom. I w ten sposób w sumie zmarnowałem naprawdę nagrodę za... Ten, jak to się nazywa. Za falę. Ale tak. Więc dobra. Tutaj raczej nic nie przejdzie, tutaj w sumie wydaje się, że będzie tak samo i no. Co bym chciał, nie chciał, co po prostu zepsułem. Nie wiem. Ale niech będzie już to standardowo, co to jest. Po 10 kart, po 10... Jedna karta po 10 zagranych, czy coś tego typu. Prokreacja na stałe, oczywiście. Teraz przynajmniej nie będę czuł się głupio z tym, że ciągle ją biorę i ciągle nie mogę jej użyć. Tym razem będę miał ją już po prostu na stałe u siebie w talii. Przy okazji jeszcze kolejna. Nie, nie. Chciałbym, ale nie, nie jestem w stanie tego zrobić. Miód. 3 zasadzka. A niech będzie zasadzka. Tak, tak. I po sprawie. Tam nie idzie nikt. I w sumie już dawno mógłbym przetasować, ale nadal jednak, wiecie, czekam i z nadzieją na to, że może jednak się uda tą prokreację zarzucić. Wiem, że się mi się udało, co w sumie to nie świadczy ani trochę dobrze, ale no. Właśnie o tym mówię. Właśnie o tym mówię. Co? Uzyskaj jeden dodatkowych elektronów, kiedykolwiek używasz elektron. Okej. Okay. Okej, okay, to są jakieś nowe ciekawe rzeczy. Szczerze wezmę tego doradcę. Nie mam co powiedzieć, że wiecie rzeczy pod elektrony, ale kto wie, może się okazać, wiecie, że jednak nagle będę miał tego więcej, niż się nawet spodziewam.
teraz najgorsze w sumie. Nie mam armii żadnej. Nie mam też jak w sumie sobie tą armię dodać. Więc tak, dużo złota. Później zdecydowanie od razu poziomu drugiego. I teraz co my tu mamy jeszcze takiego? O! Oczywiście. Połączenie tego plus, jak to się nazywa, prokreacji mamy dobrą fabrykę szczurów. Naprawdę dobrą, chociaż po części kosztowną. Dobra, teraz odpadki. Szybko na to, tak. Ponowne użycie, akurat nie mam jak tego użyć. O, są kości. I jest prokreacja. Ponowne użycie. Prokreacja. I się nie zagrało podwójnie. Czyli to jednak chyba pilnuje po prostu możliwości fizycznych. O, jakieś coś. Co my tu mamy? Aha, złoto za motylki. Super. Jakby to jeszcze było potrzebne. Tak. Okej, ser, zasadzka. Co mi ich od razu aktywuje? Wiem, że to będzie błąd, ale chcę po prostu zagrać zasadzki i mieć spokój. I teraz tak, jednego tutaj na wszelki wypadek. Szczur laboratoryjny w sumie mógłby pójść tam, ale powiedzmy sobie szczerze, sytuacja wymaga ode mnie wręcz, podkreślam, wymaga wręcz, żebym jednak tworzył mutantów, nie szczury laboratoryjne. Dlatego też... No. Jest tak, a nie inaczej. Co my tu mamy przy okazji? Usuwanie kart, błogosławieństwo. W sumie nie ma niczego takiego szczególnego, bo wszystkie moje karty są w miarę tanie. Czy jest coś, co mógłbym teraz tak szczerze usunąć? Może ten szczur laboratoryjny? W sumie dwóch nie potrzebuję, wiecie. Zwiększy to szanse na to, żebym dostawał jakieś porządniejsze rzeczy. Tak, super. I przychodzi on. Aha. Jest oczywiście, jak nazwać, poza zasięgiem zasadzki. Dobra, jest. Skoczył na zasięg, nawet nie będę czekał. Pozbyć się go. Dobra. Się, udało się. Tak, prokreacja, jak mogę zarzucić, to w sumie czemu nie? Ej, już kurde tutaj złomów. Okej, to jest nawet ciekawe, powiem wam szczerze, ale... Oj nie! Jajo potwora, no to jest za dobra karta, żeby to zignorować. Ale sobie ekonomia, sobie karta budynek, ekonomia. Okej, może być. I teraz tak, co my tu jeszcze mamy? Badania. Nie zagram tego, zdecydowanie nie zagram. Okej, kości. I zrobimy takie dosyć ciekawe. Ponowne użycie. Dwie prokreacje w cenie jednej. Kości. Szpiegostwo. Trzy stopy. Które dużo nie dajemy, ale w sumie tak. I co tu jeszcze? Ciekawe, ale nie. Zdecydowanie nie. Zobaczmy, co tutaj mamy. Może się przydać. Tak. I teraz jak się te wszystkie trzy prokreacje skończą, oj, to wtedy będzie dopiero fajnie. Ciekawe, coś tutaj jeszcze jest takiego, bo już nie pamiętam. O, nie wydaje mi się, chociaż... Dobra, wezmę kości. Zawsze będę miał więcej szkilów. A jak dobrze pamiętacie, będę miał fajną kartę, która... Jak już ją ulepszę, to 10 obrażeń za każdym razem, kiedy używam szkila. Wszystkim wrogom, więc iść będę miał dalej pod szkile, co... Lada moment będę mógł unicestwiać wszystko i wszystkich, od tak po prostu. Dobra, teraz chodźcie tutaj. Z użyciem zasadzkim poczekał na sytuację, w której miał pewność, wiecie, że... O! Zmarnowałem użycie, serio? Myślałem, że to da się po prostu zamknąć i zobaczyć coś, ale... O, i zmarnowałem użycie kowala. Ale tak, właśnie zasadzki chcę ulepszyć na wypadek, gdyby beczki miały się pokazywać częściej. Tak, nie ma to jak darmowe ubijanie mi armii, bo wszyscy moi są zbyt głupi na to, żeby samemu sobie zdecydować, czy trzeba bić beczkę czy coś. Następne umiejętności... Okej... Nie, jeszcze raz nie. Czy jest to coś naprawdę dobrego? Szczerze, kości. Kości moim zdaniem naprawdę są jedną z najlepszych możliwości. Poziom przywódcy, epicki budynek, zdecydowanie.
Co to za epicki budynek? Koszt wszystkich kart, za każdą kartę innego rodzaju. Którą posiadasz, co? Chyba nie do końca rozumiem, ale budynek ciekawy się wydaje. Dobra, tak, chciwość, teraz tak, to. Dzięki temu super. Trening, nie? Szczurobot niespodzianka. Biorę. Dalej nie wiem, o co chodzi z muzeum, ale wiecie. Elektryczny ratron, tu pisze. No, moim zdaniem ratron dużo bardziej oddaje naturę tego wszystkiego niż robot, ale no. To jest tak, jaj potwora. I on też tutaj, odpadki, tak. W sumie to mogę zarzucić, byleby tylko dostać złą. W sumie czemu by nie? I teraz tak. Co by tutaj zrobić? On tutaj, ten gdzie tu. Darmowa zasadzka, tak teraz sobie w sumie uświadomiłem. I też za 100 obrażeń. Dobra. Dawaj tabeczkę. I po tobie. I tak. Udało się. Świetnie. Przetasowanie. Będzie beczka. Dobrze. Nie da strona. A, tam żaden problem. Pozbywanie się beczek teraz jest łatwe, przyjemne i w ogóle. Tak, ponowne użycie. Jakieś coś dobrego mamy. Dobra, ponowne użycie niech będzie, eliksir zdrowia. Tak, super, udało się. Kolejny domek? Czy potrzebuję domku? Szczerze, może nie. Ale wezmę. Bo czemu by nie, tak szczerze całkowicie mówiąc i w ogóle się plącząc i tak dalej. Ale co to jest? 3 razy? Być potężny później, uwierzcie mi. Powiedz o prokreację? W sumie zmienia się to, że plus 1 do mieszczurów. Jak będę tego używał raz jakiś czas, to będzie super. Potem zdecydowanie trzeba będzie jajo potwora i inne rzeczy, albo póki co prokreację chyba, albo zasadzki. 75, a... I dalej jest darmowe. Wiecie, co to mnie przekonało. Prokreacja super, ale darmowe zasadzki za 75, no... No proszę was, kto by z tego nie skorzystał. Odpadki, tak, nawet nie zależy na tym efekcie specjalnym, jakoś nie jest super mocny. No i tak, mówię, że nie jest jakoś super mocny, że mi na nim nie zależy, po czym używam go dwukrotnie. Garncarstwo, tak, dobry pomysł. 7 kart tutaj, czy mam tutaj... Nie, nie ma, niestety. Abym użył rozerwania, licząc na to, że wiecie, zaraz dostaniemy jakiegoś szpila czy coś. Dobra, nawet to zrobię. O nie, teraz to nie przejdzie. Chyba, że tutaj dostanę szybko... O, jest, dobra. Niestety. Tak, teraz 100 za 1, chciwość ze 0. Nawet nie wiem, o co chodzi, ale się udało, super, tak, stop. Dostałem potwora, co prawda zamiast jajka potwora tym razem, ale no, nie jest to wielki problem. Potwór będzie tutaj, tak. Szczerobot zwiadowca tutaj. Przetasowanie. Okej. Kości. Ser. Chciwość. Beczka na wolności, więc tak. Czemu ta beczka nie zmarła? Ktoś mi to wytłumaczy? Bo to już takie trochę dziwne. Dobra, nieważne. Ponowne użycie, tak, szybko. Prokreacja, no oczywiście. Będę musiał zdecydowanie jak nic sobie pomniejszyć trochę tego, jak to się nazywa, talię, jak najszybciej. Ale no, na obecny moment mogę wam powiedzieć tyle. Nawet jeśli tego nie zrobię, to czuję, że mam szansę tutaj sobie nieźle poradzić. I co to jest? Nie wiem, czy jest tutaj coś takiego naprawdę potężnego. Więc wezmę to, po prostu tak. Tak, tak. Naprawa murku, który murek jest taki uszkodzony mocno. Nie garncarstwo, naprawa. Tak, odpadki, super. Cześć kupiec, masz coś wartego uwagi? Dobra. Tym razem, powiem szczerze, już zaczęła się robić niebezpiecznie, więc tym razem wezmę prokreację. Bo jednak pełna prokreacja mocno przyspieszy nasz rozrost naturalny, co pozytywnie wpłynie na szanse przetrwania naszej społeczności. Inne mądre słowa, które nie mają żadnego sensu. Te. Dobra. 2 prokreacje. W sumie te prokreacje to jednocześnie mój największy sojusznik i największy wróg. Tak mówiąc szczerze, patrzcie sobie w ten sposób, że dzięki nim będę miał naprawdę dużo mieszczurów.
Natomiast od drugiej strony, przez nie też, jestem powiedzmy na obecny moment trochę do tyłu z możliwościami. Dobra, odpadki, bo w sumie co, żadnej różnicy mi nie robi, tak? Szczur albo atrojny? W sumie czemu nie? Domek, błogosławieństwo, 8 kartę. Chyba w tym momencie powiem szczerze, że mogę już usuwać karty, przy czym niektórych może to zdziwić, ale zostawię jeden ser na koniec. Nieważne, co by się miało dziać. Po prostu chcę mieć od niego to obniżenie delikatnych kosztów, rozumiecie? A póki co minigra za 100 zł, stop, nic. Niestety, wielkie to problemy nie jest. Te garncarstwo, złom, super szpiegostwo, ale zanim co, to tak jest coś fajnego. Nie wiem, czy mam, ale wezmę, jeśli mam, super, tak. Pierwsze co to? Rozerwanie, potem zasadzka, teraz to i tak. No nieźle, okej, okay, jajko tu mają, tutaj nie mają jajka, tak, to tak. Ser zarzucę, żeby chciwość mi się aktywowała. I w sumie tu nie mam żadnych strzelców, teraz sobie uświadomiłem. Ale spokojnie, lada moment się pozbędę beczków raz na zawsze, to wtedy będzie spokój. Jeszcze tylko dwie fale. Przy czym jedna prawdopodobnie znając mojego farta będzie bossem beczków. Ale tak, dobra, karty jak lepsze, czy kości, nie karty, 1 do 6, a to nie. Teraz to zdecydowanie trzeba wzmocnić. Będzie drogo, ale ja jestem gotów na takie ceny. Dobra, chcę iść, wyjdźcie tam, pomału naprawiamy, chcę. Atak z dwóch stron. Karta jakaś fajna jest? Fajna, ale nie. Zdecydowanie to. I tak, tutaj zarzucę najpierw jego, bo dostaję duże bonusy za to, że mamy dużo złomu. Teraz co? Czy tu mamy coś? Dobra. Jeśli suma kosztów odrzuconych kart będzie wynosiła pomiędzy 85 a 104. Aha, super. Oczywiście, że się to nie uda. Chociaż kości może na to pozwolą. No oczywiście, oczywiście po prostu. Widzicie co, co, w sumie co. Nie wiem, że to było głupie, ale tak. Aha. A tutaj oczywiście beczka. Jedna beczka musiała zepsuć wszystko. Jeszcze ona przeżywa? Co, nie rozumiem tego. Czemu te beczki raz giną, tak po prostu za drugim razem znowu przetrzymują wszystko, co na nich rzucę? Nie, nie bomba, zasadzka. Zanim coś to oczywiście chciwość, tak? No. Idź tam. W sumie co się stało? O. Dobra. Idzie bossu. Niedobrze. Nie. Jeszcze jeden ser trzeba wyrzucić. Przetasować i teraz co by się trafiło, czy nie trafiło, dodać tutaj. Prokracja. Fajna propozycja, ale nie. Póki co muszę poulepszać inne sprawy. Zdecydowanie to trzeba będzie ulepszyć. Cześć, handlarz, masz coś dobrego? Wiecie co? Spore ryzyko, ale biorę to. Jeśli będzie naprawdę źle, to mamy już coś, co potrafi nas uratować całkowicie. Tak, on tutaj, tak. Prokreację teraz mogę w sumie dorzucić. I dawaj, ta pokaż ta, co tam potrafi ta. Aha. Ta, beczka. Dobra. Ej, pewnie źle zrobiłem to odpalając w ten sposób, ale nie żałuję. W szczególności, że patrzcie, jak to dobrze działa. Prawda, długo nie przetasuje, ale... Coś mi mówi, że nawet... A czy dobra, przetasujemy. Super. Akurat złomy musiał się sam trafić. To dosłownie złomy. No cóż. O tym nie pomyślałem.
Na szczęście mam już przytasowanie kompletne, więc tak, aha. Dobra. Nie wiem, czy mam 400 coś za ten, jak to się nazywa, zabójstwo, ale okej. 20 mieszczurów, fajne, ale nie. Mówiąc szczerze, nie. Nie potrzebuję aż tak mieszczurów. Potrzebuję innych rzeczy. I teraz w sumie jest fajna okazja, żeby na spokojnie się przygotować i pozwolić naturalnie. O, nie. Nie. Dobra, czyli to. I teraz tak, jaj potwora. Przydałoby się naprawa. Oczywiście. Jest. Chociaż pewnie i tak dużo to nie pomoże, więc tak, prokreacja kości. O, jest Necronomicon. Dobrze widzieć, że w końcu go posiadamy. Ciekawe, czy da się go ulepszyć w ogóle. Powiem wam szczerze, już nie pamiętam, czy da się to ulepszać, czy nie. A jeśli się da, to zdecydowanie jest to warte zrobienia. Dobra, pierwsza sprawa tak, druga sprawa. Okej, okay, tak, po to, żeby po prostu było tak. Teraz tak, dostawiamy jego, odpadki za darmo, bo czemu by nie. I teraz, dobra, co tu mamy? Bombę. 3, 2, 1, boom. Dziękuję. Po problemie. Zdobądź kartę jakaś dobra. Bomba. Na stałe mieć bombę, warto będzie. I teraz tak, 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 jakby to miało być coś istotnego. Powiem szczerze, obawiam się, że tam też nie, może nie być za dobrze. Muszę się skupić naprawdę już na usuwaniu kart bardziej niż dodawaniu. Bo mam za dużo to wszystko. Na pewno jest parę, których szczerze mówiąc nie potrzebuję. Jak na przykład odpadki. Wiem, że karty będą droższe, kiedy to wyrzucę, ale... Okej, odpadki są fajne, bo złom i w ogóle, ale... Czy tak szczerze, to jest aż takie ważne? No trudno. Robię coś, co pewnie nie powinno być zrobione. Ale tak. Tak, jego się pozbywam w ten sposób. Trochę osłabiam. I teraz taki hiperpromień, jeśli ulepszę, to jakie będzie miał właściwości? 180, nadal dużo. 150 na zasadce. Lepiej mieć chyba dwie ulepszone zasadzki, szczerze. Gdybym miał śpiegostwo, to teraz nawet bym to dorzucił. Dobra, i tak to rzucę. Może tutaj się akurat trafi szpiegostwo. No właśnie. Też to trochę unormizuje. Usuwanie karty, super. I teraz tak. Szczerze powiedziawszy... Aż po prostu żal tego, to wszystko usuwać, ale muszę. Więc tak. Zdecydowanie... Chociaż... Czy ja wiem? Szczurnia. Nie, muszę po prostu usuwać te mniej przydatne karty, typu ser. Oj, mało tysięcy ostało ich. Więc tak, wiecie, żeby było jakkolwiek wsparcie. No tak, była wsparcie. Było wsparcie. Hej, kupiec, masz coś dobrego? Nie, nie. O, to jest naprawdę fajne. Tylko niepotrzebne. Tak, sold out. Wezmę sobie murka. Teraz muszę tylko poczekać chwilę. W sumie idzie tu bossu, więc nie wiem, czy dobrze będzie tam teraz armię szykować, czy nie lepiej. Dobra, postawię tu murek. Nawet nie chodzi o co, wiecie, żeby tam moja armia miała iść. Co bardziej właśnie po to, żeby powstrzymać trochę bossa. Później oczywiście to tam wyrównam, ale no, to za chwilę. I tak, jeszcze jedna karta. I dobierze mi jedną kartę, więc szpiegostwo zmarnuję, niech już będzie. Zasadzka, super. Czyli po części jestem gotowy na to. Tak, jestem zdecydowanie gotowy na to, żeby móc
odeprzeć tego bossa, kimkolwiek on będzie, nie będzie. Tygląca żaba. Nadal tego nie rozumiem. No dobra. Bazyliczek fala? Czyli bazyliczek szaman, czy co tam jest, co będziesz było jako bossu. Dobra. Tak, tak. I teraz na niego. I tak więcej nic nie zrobię. O ile na niego trafię. No halo, gro. No nie chcę na tego. Czemu zakaż... O, jest, dobra. 400 coś, zawsze, dobra. Chwilowiec, prawda? Nie pomoże to jakoś super dużo, rozumiecie, ale zawsze przynajmniej boss już jest bliższy śmierci. I teraz tak, jeden taki tam. Ten tutaj, ten tam, to. I teraz tak, co tu mamy? Burza. Nie najlepsza opcja, ale niech będzie. Zawsze przynajmniej się pozbędę może szybko wrogów. Dzięki temu czy coś. I teraz tak, zasadzka. Oczywiście. Dobra, nie, nie będę czekał. Pozbycie się ich w ten sposób jest chyba najmądrzejszym rozwiązaniem. Dobra, niech będzie co. Nawet nie wiem, co teraz tak naprawdę wybrałem. To już nieprzydatne, ulepszenie karty. Legendarna karta, fabryka super. Przetasowanie szybsze, więc biorę. Mam teraz spory spokój. Tylko nie mogę już się rozrastać. Trzy karty strzykawki. Wezmę to nawet. Może się okazać naprawdę przydatne. Okej, tak, tak. To jest najgorsze, że w sumie tutaj zaczynać to wszystko szykować. Czy tego chcę, czy nie. Jakieś coś, co może mi z tym pomóc trochę? Dobra, zdecydowanie. Idealna karta. Mogło być lepiej. Dobra. I teraz tak. No. Pewnie co najgłupsze, co mogę zrobić. Ale jak już wiecie, będzie on trochę dalej od reszty. Dostanie dwie strzykawki. Trzecią już niestety zostawiam na to, żeby mi staniała rzeczy. No ewentualnie wiecie, wyciągnę ją dopiero na jakimś tam naprawdę potężnym bossie czy coś. Ale w ten sposób przynajmniej mamy jajko potwora, które w teorii powinno przetrzymać dosyć długo. I teraz tak, szybciej. Dobra, mamy przetasowanie. Tak, szczurobot i to musi tutaj, czy tego chce, czy nie. Znowu dużo złomów. Fajnie by było, żeby się trafiło z nim. Mało prawdopodobne, ale tak. Póki co. Szczur laboratoryjny w sumie też fajnie byłoby go ulepszyć. Ale pierwsze co, to jaje potwora. Jeden więcej zbroi może być naprawdę zbawienny. No gorzej tylko z tym, że widzicie, ile jest tutaj teraz tych wszystkich gości, którzy tak po prostu nic mi nie robiąc z moich możliwości. O, przeskakułem jakby nigdy nic. Zapomniałem tego użyć, ale trudno, to teraz już naprawdę nieistotne. Bo zaraz oczywiście przegram z nieznanych mi powodów. Tam w sumie bardziej mógłbym powiedzieć, bo tak. No dobra. Gram na zero. Wytrwałem nawet długo. Ale nadal... Porażka, powiem szczerze. Wszystko. Rycerstwo. No, muszę usuwać karty. Wybaczcie, naprawdę, jeśli to jest głupie. Ale muszę. Chociaż w sumie tak patrzę, to... Nie wiem, czy jest sens tutaj prowadzić. Na obu stronach po prostu nie mam armii. Talię mam taką dużą, że zanim cokolwiek osiągnę, czy zrobię, to już będzie mój koniec. No cóż, próbować muszę. Chociaż pewnie wszyscy i tak znają już ostatecznie wynik. No i jeszcze karta powodzi. Jakby to miało być cokolwiek, co wpływa na tę rozgrywkę. A.
Dobra. I teraz jak na złość nie będzie niczego, co by mogło pomóc. Dobra, dużo to nie da, ale zawsze cokolwiek. Ten potwór tutaj. Tutaj mogę rzucać nie wiem co, i tak to raczej nie uratuje sytuacji. Tak, przychodzą złomy, co pozwala mi niby jego postawić, ale on i tak w chwilę zginie. Tutaj już nie ma murów, jestem plujący wodą, więc zaraz oni ich odepchnie, oni uderzą to i koniec. No cóż, zdecydowanie. Albo to jest wina tej planszy, albo nie wiem czego, ale nie jestem w stanie to wygrać. Chociaż powiem szczerze, naprawdę coś czuję, że bardziej to jest kwestia planszy samej w sobie niż właśnie tego, że nie umiem ogarnąć tego. Bo to szczerze, gdyby to był las albo pustynia, naprawdę na zerówce bym sobie spokojnie poradził, ale no niestety. Okazja zmarnowana, żeby to sprawdzić. Wiecie co? Ja wam bardzo dziękuję. Następny odcinek będzie prawdopodobnie już, nawet nie prawdopodobnie, tylko na stówkę. Generał, pustynia albo las. Dziesiątka. Będzie to spore wyzwanie, ale wiecie, no chciałbym spróbować. Przy czym bardziej sądzę, żeby to była pustynia, patrząc na to, że pustyni jeszcze generałem nie zrobiłem. I cóż, zobaczymy jak wyjdzie. A na obecny moment naprawdę tyle, więc bardzo wam dziękuję za uwagę, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Hej, hej.